Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w studio telewizji Narew z okazji 82. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, wybitnego polskiego polityka, męża stanu formatu międzynarodowego i, tak jak go już określano przed wojną, sternika polityki narodowej. Będziemy o nim mówić wiele, o człowieku jako o polityku, o jego dokonaniach, ale jest ze mną pan Michał Wołejko, historyk i redaktor czasopisma naukowego Glaukopis, który powie nam, przybliży jego sylwetkę bardziej rodzinną i jego młodość, bo w końcu z jakiej atmosfery się wyrosło, takim się jest. I skąd się te wszystkie dokonania Romana Dmowskiego brały. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, mija 82. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Zmarł tutaj na ziemi łomżyńskiej w dworze państwa lutosławskich w Drozdowie. Kilka dni później, w 1939 roku, odbył się jego pogrzeb w Warszawie, gdzie zostały jego szczątki złożone do grobu rodzinnego na cmentarzu brudnowskim. I to był prawdopodobnie najliczniejszy pogrzeb w historii międzywojnia. Wzięło w nim udział według szacunkowych, zupełnie szacunkowych liczb 250, może 300 tysięcy ludzi. Tuż po pogrzebie pana Romana Dmowskiego profesor, wybitny zresztą naukowiec z Polski, związany z obozem narodowym, aczkolwiek wtedy był trochę dalszy od niego, profesor Zygmunt Wojciechowski, nawiasem mówiąc ojciec mojego nauczyciela akademickiego, profesora Mariana Wojciechowskiego, napisał taki tekst w jednej z gazet poznańskich pod nazwą Kronika: Dmowski, istota nieznana. Otóż profesor Wojciechowski skonstatował rzecz przerażającą, że w ani jednym z podręczników, ówczesnych podręczników do najnowszej historii Polski nie było wzmianki o Romanie Dmowskim i jego zasługach w tworzeniu nowoczesnego narodu polskiego, w razie zasługach w odbudowie państwa, przywróceniu nam niepodległości. Zastanawiam się, czy tak wiele się zmieniło od czasu tego artykułu z 1939 roku, który napisał profesor Wojciechowski. No w istocie niewiele. Jeżeli dzisiaj przejrzymy podręczniki szkolne, to cóż widzimy o... Cóż nie wyczytamy? Owszem, będzie wzmianka niezbyt obszerna o pracy Romana Dmowskiego w Paryżu podczas konferencji pokojowej, walce o granice. Będzie też, co nie jest do końca prawdziwe, o czym będziemy tu z panem Ruszkiem, mam nadzieję, dzisiaj mówić i to wyjaśnimy, o tym, że reprezentował tak zwane stronnictwo prorosyjskie czy opcję prorosyjską, co powiadam, nie jest prawdziwe. I na tym tyle. Ale warto sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy tutaj na ziemi łomżyńskiej 2 stycznia w rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka, tego czołowego twórcy, sternika w sprawie polskiej, twórcy odrodzonej Rzeczpospolitej. Czy władze państwowe w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego przyjeżdżają? Czy są to oficjalne delegacje? Nie. Czy składa się uroczyste wieńce, organizuje akademię, na przykład w dniu śmierci Romana Dmowskiego na cmentarzu brudnowskim? Nie. Te same władze państwowe jeżdżą do Złowa, a przynajmniej jeździły do miejsca, gdzie urodził się Józef Piłsudski. Delegacje państwowe pojawiają się w maju w katedrze wawelskiej w krypcie, gdzie zostało pochowane ciało, niepełne wobec głowy, Józefa Piłsudskiego. Natomiast Roman Dmowski, powiadam, wciąż jest istotą nieznaną większości Polaków. Ja tu może dodam tylko, że w styczniu 1939 roku, gdy odbywał się pogrzeb Romana Dmowskiego w Warszawie na cmentarzu brudnowskim, nie było nikogo z przedstawicieli ówczesnych władz. Ten człowiek został przez nich celowo i świadomie przemilczany. Roman Dmowski był też jedynym politykiem czołowym polskim II Rzeczpospolitej, który nie otrzymał żadnych odznaczeń państwowych. Tak jak inni obwiesili się świecidełkami, on nie miał nic. I jeśli dzisiaj w jakiś sposób ta sprawa wychodzi, nawiązujemy, to jest to bardziej takie obrzędowe i rocznicowe. Natomiast, tak jak pan Michał stwierdził,
Jeśli go nie będzie w podręcznikach, nie będzie go w codziennej, praktycznie publicystyce telewizyjnej, nie zaistnieje w centralnych gazetach, to dalej będzie to postać tylko dekoracyjna, przywoływana z okazji kolejnych rocznic. Drodzy Państwo, otóż mi akurat w udziale, w zaszczycie przypadło tutaj opowiedzenie kilku wątków, motywów, no, wydaje mi się najistotniejszych z młodości Romana Dmowskiego, ale nim do tego przejdę, kilka słów o rodzinie. Otóż Dmowski pochodził z rodziny szlacheckiej, z bardzo zubożałej szlachty podlaskiej, ale z Podlasia właściwego, powiatu Sokołów Podlaski, która już w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku przeniosła się w okolice Warszawy. Jego dziadek był wójtem wczesnej wsi, obecnie dzielnicy Warszawy, Kamionek i był człowiekiem dosyć zamożnym, uczestnikiem powstania kościuszkowskiego. Niestety okres księstwa warszawskiego, wojen napoleońskich, ciągu przemarszów wojsk i nawet nie prośby, tylko rekwizycji powiatu, niszczenia płodów rolnych i tak dalej, doprowadził do upadku ekonomicznego tę rodzinę, co skutkowało tym, że ojciec Romana Dmowskiego, Walenty, już w wieku 14 lat musiał podjąć się pracy zarobkowej i utrzymania licznej rodziny. Został brukarzem, ale okazał się człowiekiem bardzo przedsiębiorczym, który od tego trudnego w końcu fachu, niewdzięcznego brukarstwa, stworzył później, doprowadził do tego, że stworzył całkiem dobrze prosperujące przedsiębiorstwo się brukarskie. Wziął w dzierżawę istniejące do dzisiaj jeziorka na terenie Warszawy Skaryszewskie i Gosławskie, które zarybił i z handlu rybą osiągał całkiem przyzwoity dochód. Dochód na tyle przyzwoity, że, a bardzo o to dbał, że pieniądze postanowił zainwestować w edukację Romana i jego rodzeństwa. Było ich 8. Choć, powiadam, to jest ważna atmosfera, tak mi się wydaje, tego domu. Był bardzo surowym ojcem. Pan Roman może nie tyle zeskarżył się, ale nigdy nie ukrywał tego, że używał kar cielesnych. W domu było bardzo surowa atmosfera, dzieci nie były rozpieszczane. Zresztą część z tych dzieci zmarło, dwoje rodzeństwa Romana Dmowskiego zmarło w bardzo wczesnym dzieciństwie, dwie jego siostry, również młode, jedna w wieku 18 lat zmarła, druga dożyła lat 27. Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku, czyli w czasie, kiedy dogasały ostatnie walki w lasach Królestwa i Korony i Litwy, walki Powstania Styczniowego. Urodził się, jak powiadam, w rodzinie licznej, mówię, było 8 i w rodzinie, w którym panowała bardzo surowa dyscyplina i rodzinie, której dbano z jednej strony o edukację dzieci, ale z drugiej strony przestrzegano takiego, powiedziałbym, purytańskiego stylu życia. Naprawdę tam było bardzo skromnie, ale bardzo religijnie. To jest też istotny wątek, dlatego że przeciwnicy Romana Dmowskiego zupełnie niesłusznie zarzucają mu to, że był daleko od kościoła katolickiego, czy wręcz nie był, przez lata nie był katolikiem, a dopiero pod koniec swego życia, tu właśnie w Drozdowie się nawrócił. To nie jest prawdą. Człowiek był religijny przez całe swoje życie i wyniósł to właśnie z domu, tę religijność i duchowość katolicką wyniósł z domu rodzinnego. Zaszczepiła mu to przede wszystkim mama. Ważny moment. Otóż okres edukacji szkolnej Romana Dmowskiego przypada na bardzo, bardzo trudny czas w Królestwie Kongresowym. Mianowicie w latach 80. XIX wieku kuratorem do spraw oświaty jest niejaki Aleksander Apuchtyn, który doprowadza szkołę rosyjską robi ze szkoły, funkcjonowały tylko szkoły rosyjskie, poza szkołą elementarną, gdzie były zajęcia po polsku prowadzone, jako maszynkę do rusyfikacji dzieci polskich. I ten element jest bardzo ważny, bo ta szkoła, która w istocie miała nie tyle uczyć, co rusyfikować dzieci, jest
przeciwko tej szkole buntuje się od samego początku Roman Moski. Ten bunt jest dosyć dziwny. Widzicie, on parokrotnie powtarza drugą, trzecią, czwartą klasę gimnazjum, w ogóle nie chce się uczyć. Jak po latach wspomniał, dopiero rozmowa ze spaczonym ojcem, który powiedział mu, że łoży na jego edukację, bo chce, aby miał zapewniony lepszy start niż on, wejdzie w dorosłość, a on nie docenia tego i podobno zapłakany ojciec, pan Walenty, powiedział, że jest mu bardzo, ale to bardzo przykro. On łoży na tę szkołę, a on się nie uczy. Ale powiem, to forma pewnego buntu młodego Romana przeciwko warunkom panującym w szkole rosyjskiej. Chodził do trzeciego gimnazjum w Warszawie, które słynęło z tego, że mimo że byli tam też nauczyciele Polacy, że było najbardziej opresyjnym gimnazjum w stosunku do dzieci polskich. No, większość z tych uczniów to byli młodzi Polacy. I dopiero po rozmowie z ojcem pan Roman Moski zupełnie zmienia swoje podejście do edukacji. Okazuje się, że od piątej klasy gimnazjum nie ma najmniejszych problemów z nauką, a nawet, żeby pomóc w sytuacji bytowej rodzinie, gdyż ojciec umiera przedwcześnie, ojciec pana Romana, ma jeszcze czas na to, żeby udzielać korepetycji. I to jest też moment, w którym budzi się pierwszy u niego taki bunt, nazwijmy to polityczny. Pan Roman Moski w piątej klasie gimnazjum zakłada tajne, nielegalne towarzystwo, organizację, właściwie samokształceniową o nazwie Strażnica. Na czym polega ta organizacja? Otóż jest to oczywiście stowarzyszenie tajne, nielegalne, ale stowarzyszenie przede wszystkim samokształceniowe. Uczniowie uczą się tego, czego nie uczą Rosjanie w szkole, mianowicie historii Polski, geografii ziem polskich, a oprócz tego nawiązują sobie przyjaźnie i tę Polskę też poznają. Lata, wiosną, czy jeszcze wczesną jesienią urządzają pierwsze dalekie wycieczki, nawet aż na ziemię, gdzie, głównie pieszo, na Kieletczyznę. Oni się wtedy bliżej poznają. Z relacji pamiętnikarskich wiemy, że młody wtedy pan Roman daje się poznać jako doskonały kompan, tryskający humorem, bardzo ciętą ripostą, wręcz sarkastyczną, a także wtedy ujawniają się też jego talenty literackie i filologiczne. Tu trzeba powiedzieć, że Roman Moski nauczył się czytać w wieku lat 5. Nauczył się samemu. Znał biegle, doskonale władał kilkoma językami, tym bardzo rzadkim wówczas językiem angielskim, bardzo rzadkim na ziemiach polskich, ale także oczywiście rosyjskim, niemieckim, francuskim, był doskonałym łacinnikiem. Oprócz tych zdolności i talentów filologicznych w czasie gimnazjum rozmiłował się w literaturze polskiej. Uwaga, był człowiek niewątpliwie swojego czasu, czyli czasu pozytywizmu, ale jako młody człowiek był rozmiłowany, kochał się w literaturze romantycznej. W sobie miał taki rys romantyczny, bo to pozostało do końca życia, chociaż on był skrywany pod maską pragmatyzmu. Ale dlaczego pragmatyzmu? Pewnego realizmu, bo tylko kierując się realizmem można realizować zadania i cele, które sobie postawił. Jednym z tych głównych celów, to już było, to są czasy studenckie, jeszcze wrócę, to jest budowa nowego narodu. Pan Moski już po latach powiedział, że właściwie ustawa uwłaszczeniowa carska nie była naszym przekleństwem, tylko naszym dobrodziejstwem, dlatego że dzięki niej obudził się w chłopie polskim duch. Ten duch, który później przez lata pan Roman Moski wybiegał w przyszłość, będąc dziennikarzem Głosu, twórcą, działaczem Ligi Narodowej i tak dalej, będzie jednym z głównych zadań będzie stworzenie z tego narodu chłopskiego, z tego ludu chłopskiego, stworzenia narodu polskiego, to znaczy zaszczepienie idei polskości tym ludziom. I to się najlepiej wypełni w roku 19 i 20, kiedy chłop polski, świadomy tego, że jest Polakiem, pójdzie się bić za Polską. Jeszcze dwa słowa może o okresie edukacyjnym. Z bardzo dobrym wynikiem pan Roman Moski kończy maturę. Chciałem powiedzieć, że tylko kilka procent z tych, którzy zaczynali to gimnazjum, doszło do matury. Jemu się to udało i wstąpił na
Cesarski Uniwersytet Warszawski na jeden z najtrudniejszych wydziałów, jaki był, na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. On był zamiłowania przyrodnikiem, miał ścisły umysł, ale ten wybór nie był przypadkowy. Adamowski, który wielokrotnie, bardzo niepochlebnie, wręcz nieładnie wyrażał się o Rosjanach per kacapy, wiedział, że Wydział Przyrodniczy, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy będzie najbardziej neutralnym i najmniej poddanym rusyfikacji. Stąd też ten wybór padł właśnie na ten wydział. Tu pan Michał wspomniał o tym osiągnięciu Romana Dmowskiego, to co on dostrzegł, że Polacy się unaradawiają, czyli stworzenie idei wszechpolskiej. Dotychczas, do czasów zaistnienia w polityce Romana Dmowskiego, polityka polska w trzech zaborach szła w różnych kierunkach. Wszystkie partie polityczne, organizacje, te które działały, działały w konkretnych organizmach państwowych, ale były to organizmy zaborcze. To nie były organizmy państwa polskiego. Natomiast on, wszczepiając Polakom tą ideę wszechpolskości, pokazał, czy to jest zabór pruski, czy rosyjski, czy austriacki, czy Polacy na emigracji, a przecież rozproszeni byli wtedy po całym świecie, najprzedniejsza polska inteligencja musiała albo uciekać, albo była wypędzona, że wszędzie są ci, którzy mają wspólny interes narodowy i wspólny cel. Ta idea wszechpolska została wszczepiona, została ugruntowana i tak właściwie można powiedzieć, że do dziś jest to jego wielka zasługa, że jesteśmy narodową jednością. Wspólnota narodowa ma to do siebie, że powinna kształtować swoje własne centrum kierownicze, swój własny ośrodek polityczny, ale jeden, nie trzy, bo one mogą być rozbieżne, dlatego że interesy zaborców były rozbieżne. A on uważa, że trzeba stanąć ponad to. Czyli na przykład nieopowiedzenie się podczas rewolucji rosyjskiej 4-5 roku po stronie rewolucjonistów, mimo że to byłoby działanie zgodne z jakimś polskim interesem, bo działamy przeciwko Imperium Rosyjskiemu jako takiemu. A Roman Dmowski mówił nie, nie możemy się identyfikować z siłą wewnętrzną obcego dla nas państwa. Musimy tworzyć własny prąd umysłowy i rozpoczynać własną działalność. On to osiągnął. A druga rzecz, która wychodzi z sylwetki Romana Dmowskiego, którą trzeba pokazywać jak najczęściej i jak najdogłębniej, to jest jego europejskość. Oczywiście w zupełnie innym sensie, jakiej nadaje się temu słowu dzisiaj. To był prawdziwy Europejczyk i właśnie jego Feliks Koneczny, genialny Feliks Koneczny, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, określił go jako pierwszego nowoczesnego Europejczyka w Polsce. Z czego to wynikało? Jeśli chodzi o powierzchowność, wygląd zewnętrzny, orientację na państwa zachodnie, to Roman Dmowski mógłby być określony takim mianem, które pasowało wówczas do klasy panującej w Anglii, Wielkiej Brytanii, gentleman. Gentleman w każdym calu. On nawet ubierał się, nosił się na taki sposób bardziej angielski niż któregoś z trzech zaborców, żeby się odróżnić. A ponadto ta jego europejskość polegała na europejskim sposobie myślenia. Że nie dla nas odniesieniem jest Rosja, nie odniesieniem są Niemcy, odniesieniem nie są Austro-Węgry, ale zachód Europy. Te państwa najbardziej rozwinięte wówczas, najwięcej mogące. Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki, które wyrosły przecież z Europy. To jest Roman Dmowski jako Europejczyk. Że trzeba zaistnieć w Europie jako samodzielny byt, ale tylko pod tym warunkiem, że będziemy szli drogą Zachodu, nie drogą Wschodu, ani drogą własną, bo takiej przecież nie było i nie można jej było wytworzyć. Bardzo szybko dostrzegli to Niemcy. Niemcy zorientowali się, że wyrasta w Polsce polityk, który dokonuje czegoś, co psuje kilkudziesięcioletnią politykę germanizacji polityki niemieckiej. Wyrasta ktoś, kto jest poza ich kontrolą i uważają go za człowieka bardzo groźnego. Żeby sobie uzmysłowić ten fakt, chciałbym to Państwu pokazać tylko przez moment. Rok 1942, 21 września, to już jest 8 odcinek wielkich artykułów, które ukazują się w codziennej prasie niemieckiej z tytułem Dmowski, nienawistny wobec Niemców, przeciwnik Piłsudskiego i szowinista najgorszego formatu. Czyli szowinizmem jest to, że on się odcina od państwa zaborczego, że przeciwstawia się temu państwu i tworzy politykę własną. Czyli to nie Niemcy są szowinistami, jak się okazuje, z tą ich polityką
germanizacji, hakatyzacji, tylko Dmowski, który z tego Polaków chce uwolnić. To jest jego wielkie osiągnięcie, o którym mamy bardzo małe pojęcie. I Niemcy cały czas nastawieni są na to, żeby polityce Dmowskiego się przeciwstawiać w sposób bezpośredni, w sposób czynny, dlatego że jego uważają za twórcę niepodległego państwa polskiego. Właśnie jego. Historyk niemiecki, profesor Erik Maschke, w książce, którą wydał w 1935 roku, Roman Dmowski, Osteuropa, pisał tak: bez wątpienia, bez udziału Dmowskiego, państwo polskie nie byłoby nigdy tym, czym pod jego wpływem mogło się stać na konferencji pokojowej. Było onem dziełem Wersalu. To znaczy, że skoro przyjmuje się zgoła samodzielną aktywność Polaków, dziełem Dmowskiego. I tego mu nie mogli zapomnieć. Roman Dmowski, jako orientacja antyniemiecka, nie w sensie odrzucania wszystkiego, co niemieckie, bo on taki nie był i wielokrotnie pisał, że konflikt polsko-niemiecki dotyczy tego, co jest polityką, co jest naszą istotą i co jest naszą przyszłością. Nie możemy iść z Niemcami, musimy iść oddzielnie. W związku z tym, jeśli Niemcy się temu przeciwstawiają, to my się przeciwstawiamy Niemcom. Na tym polega ta orientacja antyniemiecka. On uznał, że Niemcy są głównym ośrodkiem antypolskości. Rosja, mimo imperium rosyjskie, mimo swojej wielkości, jest państwem słabym. Monarchia austro-węgierska jest państwem schyłkowym. Natomiast Niemcy istnieją dopiero kilkadziesiąt lat. Po wojnach z Francją, gdy na podstawie ściąganych ogromnych kontrybucji budowali swoją potęgę, swoją przyszłość widzieli tylko na wschodzie, czyli Drang nach Osten, pochód na wschód, podbijanie dalszych terenów na wschodzie, żeby powiększać Rzeszę Niemiecką. Ale tu są Polacy. I teraz ten konflikt właśnie powstaje na tym tle, na tle politycznym. Tak samo Maschke mówił o tym, że te pokolenia, które wyrastają młode, już wówczas w niepodległej Polsce po 1918 roku, nastawione tak jednoznacznie, to są wychowankowie Romana Dmowskiego. I z tym się Niemcy później spotykają podczas II wojny światowej, podczas okupacji, gdzie ten opór Polski ze strony narodowców jest jednoznaczny, gdzie nawet w symbolice nawiązującej programowej Stronnictwo Narodowe, Obóz Narodowo-Radykalny, formacje wojskowe tych organizacji mówią wprost: Polska musi stanąć nad odrobiny są Łużycką. Musi uzyskać tamtą granicę. Nie mogło być bardziej śmiertelnego ciosu zadawanego Rzeszy Niemieckiej niż zdobycie granicy na Odrze i Nysie. To jest dzieło Dmowskiego. On tę młodzież tak ukształtował, tak wychował, że była do tego całkowicie przygotowana. Otoczenie Romana Dmowskiego. Z kim on się zadawał? Z jakimi ludźmi? Skąd brał kadry? Jeżeli pan jeszcze pozwoli, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Poglądy antyniemieckie, takie nazwijmy Dmowskiego, one przyszły nieco później. On był od początku aż do końca antyrosyjski. Ja jeszcze do tego chciałbym dwa słowa później powrócić. Ale skąd się wzięła ta antyniemieckość? Otóż Dmowski, w przeciwieństwie do swoich konkurentów politycznych, nie chciał realizować programu minimalistycznego, czyli budowy państwa polskiego, odbudowy, wskrzeszenia państwa polskiego w oparciu o jeden zabór. On wiedział, że państwo polskie musi być, to się zresztą łączy z Ideą Wszechpolską, musi być oparte o odrodzić się na ziemiach trzech zaborów. Tym przede wszystkim w oparciu o swoją kolebkę, czyli Wielkopolskę, tam gdzie państwo polskie się narodziło. Więc naturalną rzeczą była nim antyniemieckość. I Dmowski bardzo prędko, bo już w latach 90. poprzedniego XIX wieku zdiagnozował sytuację następującą, że Europa zbliża się bardzo szybko do wielkiej wojny. Ta wojna faktycznie wybuchła, nieco później niż on przewidywał, ale wybuchła. W tej wojnie świat zachodni stanie przeciwko, wraz z Rosją, przeciwko Niemcom. I Niemcy, to była idealna diagnoza, tę wojnę przegrają. W związku z tym musimy postawić na tych, którzy tę wojnę wygrają, czyli państwa Zachodu. Odpowiadając na pytanie pana Leszka. W czasach studenckich Roman Dmowski poznał swojego
mentora, ale też wielkiego przyjaciela, Zygmunta Balickiego. Oni byli razem w tak zwanym Zecie. Zet to była tajna, nielegalna, schierarchizowana o kilku stopniach wtajemniczenia organizacja, która powstała w latach 80. XIX wieku na terenie Kongresówki, Królestwa Kongresowego. I wstępując na studia, Roman Dmowski tego nielegalnego Zetu, oficjalnie to był Związek Młodzieży Polskiej, tego nielegalnego Zetu wstąpił. Bardzo szybko zdobył tam rząd dusz wśród kolegów. Został wybrany prezesem tak zwanego koła braterskiego, to było największe. Tam też właśnie poznał Zygmunta Balickiego, tam też z kolei będąc w redakcji w Głosu, to był taki tygodnik, spotkał Ludwika Popławskiego, też wspaniałego przyjaciela, z którym później będzie tworzył Ligę Narodową. Ale wrócę jeszcze na sekundę do tego Zetu, bo jest tu bardzo charakterystyczny rys Romana tamtych czasów. Otóż jest pewne poruszenie na uczelniach rosyjskich w Moskwie, Saratowie, Petersburgu, i które skutkuje tym, że studenci, akademicy rosyjscy domagają się liberalizacji sytuacji na uczelniach, większych swobód. To jest zresztą bardzo organizowane przez kręgi, powiedziałbym, studentów socjalistycznych. Wywołują ogólnorosyjską akcję strajkową. Emisariusze rosyjscy, studentów rosyjskich przyjeżdżają do Warszawy, gdzie domagają się, aby studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w większości Polacy, przyłączyli się do akcji strajkowej. Roman Dmowski mówi tak. Warszawa to nie jest Rosja, a ta uczelnia tylko z nazwy jest cesarska i rosyjska. Jest uczelnią polską. Nas sprawy Rosjan nie interesują, jak oni chcą urządzać sobie państwo. Dlatego nie przyłączymy się do żadnej akcji razem z Rosjanami. On nie ma poparcia, ale bardzo sprytnie wykonuje wtedy bardzo sprytną rzecz. To widać już wówczas u tego młodego człowieka, że ma zadatki na świetnego polityka. Mianowicie daje się, stosując różne triki i pewną taktykę specyficzną, daje się wybrać kolegom na przewodniczącego komitetu strajkowego. A jako przewodniczący komitetu strajkowego strajk wygasza. To jeszcze jeżeli chodzi o ten wątek rosyjski. Ja go specjalnie podkreślam, dlatego że moim zdaniem narosło szereg mitów, które stworzyli oponenci polityczni o tym, że które do dzisiaj pokutują podręcznika szkolny, że pan Dmowski był filorosjaninem, była opcja prorosyjska, wręcz zaprzańska, poddańcza i tak dalej. Nie, on nie był przedstawicielem polityki ugodowej, ani Rosjan nie darzył najmniejszą sympatią. O czym świadczy jeszcze jedna rzecz. Dał temu wyraz, jak opresyjna, jak szkodliwa, jak zła jest szkoła rosyjska, w szeregu listów, które wysyłał do swojego przyjaciela w pewnym okresie życia, Stefana Żeromskiego. Otóż z korespondencji, która się zachowała między Dmowskim a Żeromskim, wynika jednoznacznie, że lektura szkolna, klasyk literatury polskiej, czyli sobie pracę Stefana Żeromskiego, w dużym stopniu wykorzystały opisy szkoły i wydarzenia, które przekazał z własnego szkolnego doświadczenia akademickiego, przekazał Roman Dmowski Stefanowi Żeromskiemu. Nie wiem, jak głęboko może się on czuć, mówię o Romanie Dmowskim, autorem czy współautorem swoich prac, ale niewątpliwie miał on na tę książkę ogromny wpływ. Może kontynuując ten wątek rzekomego moskalofilstwa czy rusofilstwa Romana Dmowskiego, musimy pamiętać, że to wszystko powstaje nie w oparciu o piśmiennictwo, dorobek Romana Dmowskiego, tylko o sprawy wtórne, o różnego rodzaju opisy, a głównie wątki propagandowe, że Dmowski był moskalofilem, przeciwstawiał się polityce polskiej, która chciała niepodległości w oderwaniu od Rosji, że chciał iść z Rosją. I myślę, że zamiast to obszernie opowiadać, że tak nie było, wystarczy kilka cytatów, które to wszystko wyjaśnią. Hipolit Korwin-Mileski, wybitny polski ziemianin i polityk podczas konferencji pokojowej w Wersalu, ale po stronie francuskiej, to był ekspert rządu francuskiego, przytoczył słowa, które usłyszał od Eugena Diona, dziennikarza brytyjskiego, na temat Dmowskiego, co Anglik, właściwie Irlandczyk z pochodzenia, usłyszał od samego Dmowskiego. Otóż
Roman Dmowski z mównicy potrzebował oświadczyć Izbie Rosyjskiej, że szczere porozumienie między narodem rosyjskim a polskim jest bardzo utrudnione, a że my Polacy jesteśmy Europejczykami, a Rosjanie są właściwie Azjatami. On cały czas podkreślał różnice nie tylko polityczne, ale przede wszystkim całkowicie cywilizacyjne. Wypowiedzi samego Dmowskiego są także przytaczane w innych wątkach Dillona. Napisał między innymi tak, czytując słowa Dmowskiego: Rosjanie są częściowo nomadami, wchłonęli ludy tubylcze, przeważnie koczownicze, co w konsekwencji sprawiło, że ich potomkowie odziedziczyli pewne cechy, które okazują się trwałe, na przykład niepokój w sensie fizycznym i moralnym. Rosja uwielbia wędrować. Rosjanie nigdy nie jest zadowolony z tego, gdzie jest, ani kim jest. Nomadowie nie są budowniczymi twórcami. Wręcz przeciwnie. Często żyją kosztem budowniczych i twórców. Oni niszczą, kochają zniszczenie. Mają to we krwi i dopiero pokolenia kultury mogą to wykorzenić. W Rosjanach nieraz uzewnętrzniają się ślady tej cechy. Mamy rok 20, mamy rok 39, mamy rok 44, gdy mamy do czynienia z Rosjanami, czy później już z bolszewikami, ale przecież to jest na podłożu także rosyjskim. Jak oni się zachowywali? Kraj, który wyzwalali, który okupowali, który zniewalali i eksterminowali ludność. To wszystko Dmowski wcześniej opisywał. Ale najlepiej chyba wyjaśnia jego stosunek do Rosji, do Rosjan, prywatny list do Ignacego Paderewskiego z 2 września 1917 roku. Moje moskalofilstwo zaczęło się od antanty angielsko-rosyjskiej. Że ja szedłem tylko konsekwentnie z Rosją i Francją, pomagałem jak mogłem do tego, żeby użyć Moskali przeciw Niemcom, dopóki i o ile użyć się dadzą. Czyli to jest nie wybór orientacji, tylko jeśli idę z aliantami zachodnimi, idę z naszymi sojusznikami, to przez pewien czas te sentymenty antyrosyjskie muszę wyciszyć. I napisał tak jakby podsumowanie swojego stosunku do Rosji, do Rosjan. Jeżeli jest nagroda w życiu przyszłym za dobre czyny, to fraternizowanie się z bydłem, do którego nikt większego wstrętu ode mnie nie miał, będzie mi policzone jako największe poświęcenie mego życia. Poświęcenie nie bez pożytku. I tu zamykając właśnie ten wątek, trzeba czytać tych, którzy byli świadkami jego działalności, którzy cytują jego wypowiedzi i znać jego piśmiennictwo i publiczne, i prywatne. I tam nie ma żadnych wątków prorosyjskich. Chociaż on ich traktuje jako odrębny naród, odrębne państwo, pokazuje cały czas, że to jest sprzeczność tak wielka, cywilizacyjna, że razem w żadnym wypadku, w żadnej sprawie iść nie możemy. To był Dmowski, rzekomy moskalofil. Dodajmy może jeszcze, bo ten wątek, ten fragment życiorysu życia Romana Dmowskiego nie jest, wydaje mi się, też dostatecznie znany, że Roman Dmowski był osadzony na Cytadeli Warszawskiej, w więzieniu rosyjskim, a później był na takim karnym zesłaniu administracyjnym w Lipawie na Łotwie. Jak do tego doszło? Otóż w ramach swojej działalności w nielegalnym ZEC-ie pan Roman Dmowski był bardzo mocno zaangażowany w przygotowanie manifestacji w rocznicę Konstytucji 3 maja. To były pierwsze duże manifestacje w Warszawie, które wywołały strach wręcz u Rosjan od czasów powstania styczniowego, czy tego okresu tuż przed powstaniem styczniowym. W związku z tym ochrona rosyjska zabrała się solidnie za pracę i aresztowaniami właściwie zdestabilizowała funkcjonowanie na pewien czas ZET-u i zaczęła wyłapywać organizatorów tych wystąpień antyrosyjskich. W tym czasie Roman Dmowski był już poza granicami kraju. Dodajmy, że on obronił pracą na tym wydziale przyrodniczo-matematycznym pod nazwą Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych i dostał zapomogę z kasy Mianowskiego na kontynuację studiów w Paryżu. W tym Paryżu był kilka miesięcy. Zapisał się na Sorbonę, uczęszczał na wykłady, wracając, ale postanowił wrócić do kraju. Jeszcze rozważał w tym czasie habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie to było możliwe, ale wrócił do kraju i tu bardzo ciekawy wątek. On został ostrzeżony tuż przed przekroczeniem granicy niemiecko-rosyjskiej ówczesnej,
został ostrzeżony, że grozi mu aresztowanie, jest poszukiwany przez Rosjan. A jednak, jednak postanowił wrócić. Jest to taki przełom, taki koniec młodości Dmowskiego, który zostawia karierę naukową i angażuje się już w pełni w pracy narodowej, pracy politycznej. Powiadam, po powrocie zostaje aresztowany, osadzony w 10 pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a później skazany na zesłanie i może się pojawić na terytorium Królestwa Kongresowego. Z tego też zesłania ucieka na ten zabór austriackiego, ale to już jest zupełnie inny wątek i to już jest poza młodością, tak mi się wydaje, chociaż jest to rzecz względna, to słowo młodość, poza tym okresem młodzieńczym Romana Dmowskiego. I tu podkreślając tą jego cechę, że on nie jest w sensie dosłownym takiej działalności nienawistnej przeciwko Rosjanom czy przeciwko Niemcom, że jest to przedstawiciel cywilizacji łacińskiej, że on dostrzega różnicę interesów i stąd jest jego orientacja, znowu przytoczmy fragment z jego wypowiedzi. Przyznam się, że mam wstręt do oskarżenia Niemców i Moskali. Powiem więcej, jeżeli się nie łudzę, to przestałem ich nawet nienawidzieć. Inna rzecz, że nie lubię Niemców, że wstrętny lub śmieszny jest mi pod wielu względami ich samolubny tryb życia, ich sposób czucia i myślenia, że budzi we mnie częstokroć politowanie, ich brutalna naiwność, ale z drugiej strony mam ogromny szacunek dla ich energii, karności, zdolności organizacyjnych, a przede wszystkim dla ich konsekwencji, która jest głównym przymiotem prawdziwie dojrzałego, męskiego umysłu, a która u nas jest białym krukiem. Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, jaką traktują poniwag wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza. Ale czasem mi się zdaje, że nawet oni mają więcej odwagi, gdy idzie o uznanie bolesnej prawdy i wyciągnięcie z niej bezpośrednich wniosków. Poza tym jedni i drudzy są mi obojętni. Ich czyny o tyle tylko mnie interesują, o ile są w jakimkolwiek związku z losami naszego narodu, o ile nam wyrządzają szkodę lub zapowiadają korzyść przez osłabianie ich samych. On to dostrzega. To jest to właśnie spojrzenie europejskie. To jest gra interesów, nie sentymenty. Nie lubię Rosjan, bo to są kacapy. Nie. Jeśli nie lubię ich polityki, to dlatego, że jest antypolska. Nie nienawidzę Niemców, dlatego, że są Germanami, ale mam do nich określony stosunek za to, jaką realizują wobec nas politykę. Jeśli ta polityka się zmieni, czy ze strony Rosjan, czy ze strony Niemców, Dmowski tej nienawiści w sobie nie miał, nie będzie okazywał, że jest nadal przeciwko nim. Uważał, że jest miejsce dla wszystkich w Europie, o ile przyjmą pewne wartości europejskie. I tu znowu geniusz Dmowskiego się objawia, ten charakterystyczny rys łacińskości. To u niego znajdujemy to wspaniałe określenie, czym się różnimy od postronnych, cywilizacyjnie, od tych, którzy są inni, obcy wobec nas. To są takie cechy jak honor mężczyzny i wstyd kobiety. Pojęcia dzisiaj całkowicie zapomniane. Co to znaczy honor mężczyzny? Co to znaczy danie słowa i dotrzymanie? Co to znaczy pewien rys rycerskości w danej osobie? To jest właśnie wszystko, co wynika z honoru. I wstyd kobiety, czyli kobieta jest przeznaczona do pewnych rzeczy, ale innych robić nie powinna. Dlaczego? Żeby nie osiągnąć tego poziomu przekroczenia poziomu wstydu. I Dmowski jest na przykład przeciwnikiem udziału kobiet w konspiracji. Bardzo prosto to wyjaśnia. Mężczyzna, chłopak zatrzymany, trzymany w celi, jeśli na przykład dokonuje jakichkolwiek tam ablucji nad miską, będzie podglądany przez carskiego żandarma, to mu tak wielkiej ujmy nie przyniesie. Ale Polka, młoda kobieta, dziewczyna, podglądana przez carskiego czy pruskiego żandarma, będzie narażona na jego nienawistne, łakome, obrzydliwe spojrzenie. Tego trzeba uniknąć, bo ta kobieta ma w sobie wstyd. To są te wartości, które warto przypominać, które Dmowski pokazał, że istnieją i pokazał, że na ich podstawie można nas klasyfikować cywilizacyjnie. Jesteśmy tacy albo jesteśmy inni. W tym się zgadzamy z innymi, ale w tym się całkowicie różnimy. Pierwszy nowoczesny Europejczyk w Polsce. Jeżeli Maleszy poruszył wątek kobiet, mówimy tutaj dzisiaj o, wspominamy pana Romana Dmowskiego, dodajmy, że on miał
ogromne powodzenie u kobiet i kobiety go lubiły. Zresztą trudno, trudno zresztą, żeby było inaczej. Był to człowiek, powiadam, nienagannych manier. Człowiek noszący się jak Brytyjczyk, bardzo dobrze ubrany, władający biegle kilkoma językami. Człowiek zresztą z natury delikatny. Człowiek, który był delikatny wobec swojego otoczenia, ale zwłaszcza wobec kobiet. I można zadać pytanie, dlaczego pan Roman Dmowski, mając ku temu pełne możliwości, aby się ożenić, nie związał się z żadną kobietą i nie założył rodziny. On to wyjaśnił. On to wyjaśnił za życia, mówił to parokrotnie, że podjął tę decyzję absolutnie świadomie. Albo przyjmuje na siebie obowiązki polityczne i to dzieło budowy czy skrzeszenia Polski i tworzenia nowoczesnego narodu, albo zostaje ojcem rodziny i zajmuje się utrzymaniem tej rodziny, wykształceniem dzieci. Tych dwóch rzeczy, mówił, pogodzić nie sposób, nie można. Dlatego wybrał świadomie drogę kawalera. Drogę kawalera, który całą swoją energię, całe swoje życie spożytkowuje na rzecz Polski i narodu polskiego. Myślę, że to w jakiś sposób można takie dziwaczne porównanie zrobić, że to jest tak jak celibat w kościele. Ksiądz, który ma rodzinę, dba o interesy rodziny, no bo musi, to jest jego rodzina. Ksiądz, który jest sam, nie ma tej rodziny, nie ma tego, w cudzysłowie, obciążenia na sobie, może się w całości poświęcić w misji kościelnej. I tak powinno być z politykiem, uważa Dmowski. Szczególnie jak się do tej polityki wchodzi bardzo wcześnie, tak jak on, czyli w wieku 20 kilku lat już istnieje na tej niwie politycznej, bardzo zaawansowany. To jest postawa nie tylko jego, bardzo wielu innych polityków. Na przykład Hipolit Korwin-Mikkelski, który miał rodzinę, założył, on wchodzi do polityki wtedy dopiero, kiedy jest stabilna jego rodzina. Już jest po latach, dzieci są wykształcone, on ma więcej czasu i wtedy mówi, że wtedy dopiero mogę się poświęcić polityce. Od rodziny mogę się bardziej oderwać. Także to jest zupełnie całkowicie naturalne. Jeszcze wracając do tego wątku kobiet w życiu Dmowskiego. Istnieje takie przekonanie, cały czas przypominane usilnie, nie wiadomo skąd wzięte, że o jedną kobietę rywalizował Józef Piłsudski i Roman Dmowski i stąd się wziął ich konflikt. Rzekomy, że to tylko z tego i tak naprawdę zazdrości wynikało. Maria Skoplewskich, Piłsudska, piękna kobieta, później porzucona przez Piłsudskiego, pochowana na cmentarzu katolickim w Wilnie, miała być obiektem westchnień w Wilnie Romana Dmowskiego do niej i stąd ten konflikt. Czy to jest prawda? Czy mamy jakiekolwiek dowody na to, że była rywalizacja osobista, można powiedzieć, o kobietę jako taką i stąd się wziął konflikt polityczny, który nigdy nie został zażegnany? Otóż, proszę Państwa, to jest doskonałe pytanie, dlatego że pierwszy tę informację tego, ja bym nazwał to w dzisiejszym języku tego fake newsa, wpuścił w obieg historyczny wielki przeciwnik Romana Dmowskiego i wielki przyjaciel Józefa Piłsudskiego, niejaki Pobóg Malinowski. Powiadam, puścił fake news, ale nie ma na to żadnego dowodu. W żaden sposób, w dziele, jakby nie patrzeć, historycznym, poświęconym swojemu mistrzowi, mówię o Piłsudskim, któremu poświęcił swoje dzieło Pobóg Malinowski, nie ma do tego nawet żadnego przypisu. Oczywiście, Roman Dmowski, będąc na zesłaniu na obecnej Łotwie w nadmorskiej Lipawie, nielegalnie, bo też mu nie wolno było, nielegalnie bywał w Wilnie. W latach 90 przyjeżdżał do Wilna, gdzie zapewne, znaczy na pewno, spotkał się podczas, na tak zwanych salonach z panią Koplewską, która prowadziła bardzo aktywne życie towarzyskie. U niej się spotykała śmietanka Wilna. I Roman Dmowski, który w tym Wilnie bywał, zresztą jak widzimy, ten reżim tego zesłania nie był aż taki tak radykalny, że on się mógł wyrywać z tej nadmorskiej Lipawy łotewskiej do Wilna, panią Koplewską spotkał. Natomiast to jest jedyny ślad, który go może łączyć z Piłsudskim. Znaczy tak, no znał przyszłą żonę Józefa Piłsudskiego, ale z tego, drodzy Państwo, absolutnie nic nie wynika. I później ten fake news, jak mówię, został
powielony przez komunistycznego historyka, nie żyjącego już biografisty Józefa Piłsudskiego, padło mi imię, Andrzeja Garlickiego, dziękuję. I do dzisiaj jest bez żadnego dowodu, bez żadnego źródła powielany przez oponentów politycznych Romana Dmowskiego. Zresztą dzieło Władysława Pobuk-Malinowskiego od samego początku było oceniane nie jako prawdziwa historia, tylko takie dzieło bardziej propagandowe, utkane w bardzo wielu miejscach albo ze zmyśleń, z kłamstw, z różnego rodzaju rzeczy, które nie miały miejsca. Dlatego, że posługiwanie się później czymś takim, właśnie plotką, kłamstwem, skutkuje tym, że człowiek o to zapytany odwołuje się cały czas do tego jednego źródła, które źródłem nie jest. Tak nie było, takiej sytuacji nie było, bo postawa Romana Dmowskiego wobec rodziny była jednoznaczna od samego początku. Szedł sam, bo wiedział, że misja, którą ma, nie może być obciążona troską o rodzinę. Nie można się rozdwoić w tej sprawie. To był jego wybór i wybór konsekwentny. Chciałbym też odnieść się do następnego zarzutu wobec Romana Dmowskiego, wobec tej rzekomej prorosyjskości, jego antyniemieckości, także stosunek do Żydów, czyli antysemityzm, który wypływa z Romana Dmowskiego, przenosi się na cały obóz polityczny i skutkuje tym, że wszyscy ci, którzy do dziś przyznają się, czy w jakiś sposób nawiązują do Romana Dmowskiego, są oskarżani, no dobrze, zaraz, ale to był antysemita, więc ty jesteś taki sam. Tak nie było. W otoczeniu Romana Dmowskiego byli ludzie pochodzenia żydowskiego, w polityce polskiej tacy istnieli, byli jego współpracownikami na gruncie towarzyskim z tymi Polakami pochodzenia żydowskiego, którzy byli wobec Polski przynajmniej neutralni, jeśli nie przyjaźni, utrzymywał normalne, szczere stosunki. Natomiast on dostrzegał brak wspólnoty interesów od samego początku, że we wszystkich trzech zaborach, zarówno pruskim, austro-węgierskim, jak i rosyjskim, mniejszość żydowska idzie przeciwko interesom Polaków. Identyfikuje się z naszymi wrogami. W związku z tym, jeśli idą przeciwko nam, są po nie naszej stronie, nie możemy z nimi nic trwałego wytworzyć. Nic nas w takim razie nie będzie łączyło. Ale to nie ma nic wspólnego z jakimś skrajnym, szowinistycznym nacjonalizmem, że Polacy i Dmowski jako twórca tej szkoły myślenia, ale także prądu umysłowego i politycznego, jako antysemita, powinien być skazany na całkowite zapomnienie. On kwestię nacjonalizmu także wyjaśnił. I to jest, przypuszczam, że fantastyczne wyjaśnienie, bardzo mało znane, jaka jest różnica między nacjonalizmem a polską ideą narodową. Nacjonalizm jest prądem ogólnoeuropejskim, a później rozprzestrzeniony nie tylko w Europie, także w innych cywilizacjach. Natomiast Roman Dmowski określał to tak. Nie umiałbym powiedzieć, gdzie pierwej, we Francji czy we Włoszech, użyto wyrazu nacjonalizm dla określenia nowego ruchu narodowego. Byłem zawsze zdania, że to termin nieszczęśliwy, osłabiający wartość ruchu i myśli, którą ten ruch wyrażał. Wszelki izm mieści w sobie pojęcie doktryny, kierunku, myśli, obok którego jest miejsce na inne, równorzędne z nim kierunki. Naród jest jedyną w świecie naszej cywilizacji postacią bytu społecznego. Obowiązki względem narodu są obowiązkami, z których nikomu z jego członków nie wolno się wyłamywać. Wszyscy jego synowie winni dla niego pracować i o jego byt walczyć, czynić wysiłki, aby podnieść jego wartość jak najwyżej, wydobyć z niego jak największą energię w pracy twórczej i w obronie narodowego bytu. Wszelkie izmy, które tych obowiązków nie uznają, które niszczą ich poczucie w duszach ludzkich, są nieprawowite. Dla Romana Dmowskiego patriotyzm to był stosunek moralny jednostki do wspólnoty narodowej. I wspólnota narodowa, ruch narodowy, interes narodowy, to jest coś, co często się u niego przewija. Nacjonalizm jest zamiennie często w sposób błędny używany jako tożsame pojęcie. To tożsame oczywiście nie jest. Jeśli on jest Polakiem, to mówi, mam obowiązki polskie. Nie żadne inne, tylko i wyłącznie polskie. Polska jest na pierwszym miejscu i to miejsce jest najważniejsze. Jeśli to jest izm, na przykład socjalizm, to mam wspólnotę socjalistyczną, światową. W związku z tym moje interesy muszę utożsamiać z innymi. Jeśli są nie bardzo pasujące, to muszę te swoje interesy dopasować, czyli z części zrezygnować, części się pozbyć. Tu Roman Dmowski wkracza, że to byłoby nieprawowite. Tego nam robić nie wolno.
I stąd wynika całe to podejście do tej formacji umysłowej i formacji politycznej, kto może być Polakiem. Wyjaśnił to w sposób przepiękny syn tej ziemi, profesor Wincenty Lutosławski, który wyjaśnił to tak. Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeśli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach, jeśli ma niezłomną wolę przyczynienia się do rozwoju bytu narodowego Polaków. Przecież to jest najbardziej chrześcijańskie, najbardziej cywilizacyjne, łacińskie podejście do istoty narodu. Nie krew, nie blud, jak mówią Niemcy, nie badanie ileś tam pokoleń wstecz, czy ty miałeś polskich rodziców, polskich w jakim sensie. Ci narodowcy mówią inaczej. Identyfikujesz się z Polską, chcesz dla niej coś zrobić, coś o niej wiesz, jesteś Polakiem. Jeśli działasz przeciwko Polsce, nawet jeśli masz polskie pochodzenie, ty Polakiem być przestajesz. Wyłączasz się ze wspólnoty narodowej. To też jest osiągnięcie Romana Dmowskiego, które dzisiaj powinniśmy pokazywać w prawidłowym świetle. Dodajmy jeszcze do tych pięknych słów Wincentego Lutosławskiego, że to wynika z, wynika z głębokiej duchowości katolickiej, która odrzuca rasizm jako taki. Dlatego tutaj nawet Wincenty Lutosławski używa słowa no, kompletnie egzotycznego, jak czerwonoskóry dla ówczesnych. I temu hołdował Roman Dmowski. Powiedzmy, podkreślmy to bardzo, bardzo stanowczo. Obóz narodowy był obozem bardzo głęboko związanym z tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli z katolicyzmem. Niejako wyrastał z duchowości katolickiej, która nas formowała i która jest częścią naszej cywilizacji. Dmowski to rozumiał bardzo dobrze. Otóż w roku, biegamy w tej chwili w roku 1928, gdzie formułował, Roman Dmowski formułował wytyczne dla obozu Wielkiej Polski. Jeden z tych wytycznych to była taka broszura Kościół, Naród, Państwo. I on powiedział wprost, że napisał wprost, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, jest jej istotą. To też świadczy o głębokiej duchowości katolickiej Romana Dmowskiego, który nigdy przez całe swoje życie, jakkolwiek były okresy, kiedy był powiedzmy sobie nieco dalej od życia konfesyjnego, ale nigdy Kościoła katolickiego nie opuścił. Mamy taką relację jeszcze z czasów Chludowa, gdzie zrobił wręcz karczoną awanturę jednej matce, która usłyszał, że jej dzieci wieczorem nie odmawiają kredo. Powiedział, jak może wychować tak dzieci, jeżeli one nie wyznają swojej wiary. W imieniu Chludowo to był taki majątek ziemski, który kompletnie zdewastowany po niemieckim majątek ziemski w Wielkopolsce pod Poznaniem, który Roman Dmowski kupił. Się bardzo zadłużył, żeby ten majątek doprowadzić do stanu wyjściowego. Powiadam, przez ostatniego właściciela Niemca specjalnie zdewastowany, zniszczony, zrujnowany. I przez kilka lat w tym Chludowie, w tym majątku mieszkał. To były chyba jego najszczęśliwsze lata życia. Powiadam tylko dlatego, żeby wyjaśnić naszym widzom nazwę Chludowo, skąd to się wzięło. Ale panie, myślę, że to akurat to jest może najmniej ciekawy wątek życia Romana Dmowskiego. Natomiast my nie poruszyliśmy, tak mi się wydaje, jeszcze jednej kwestii zasadniczej. Mianowicie lat 1917-1919. Komitet Narodowy Polski, czyli właściwie rząd polski, stworzył Roman Dmowski. Tak, konferencja w Wersalu, gdzie Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, twórcy tego komitetu, jest uważany przez państwa zachodnie, państwa alianckie z obozu antyniemieckiego za prawowity, naturalny rząd polski. To jest jedyny punkt odniesienia dla aliantów zachodnich, nie wszelkie inne rządy, wszelkie inne komitety i orientacje, tylko właśnie ta. Dlaczego? Dlatego, że Dmowski bardzo ciężko na to pracował. Wiele lat wcześniej i podczas trwania I wojny światowej, te jego zabiegi u dyplomatów europejskich, wszystkich państw biorących udział w tym konflikcie, spowodowały, że był traktowany jak partner, a nie jak petent. I największym osiągnięciem politycznym Romana Dmowskiego
to jest wywalczenie polskich granic i zatwierdzenie ich na konferencji pokojowej w Wersalu. To, co nawet Niemcy mówili, że bez Moskiego tej Polski by nie było. Oni to dostrzegli. My jak w jakiś sposób tego nie potrafimy jeszcze do dzisiaj docenić. Powoli będziemy zmierzać do końca, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. To, co się dzieje z Moskim po 1919 roku. Po tym, jak już na konferencji pokojowej w Wersalu te decyzje zapadły. I teraz jaką rolę on odgrywa w polskiej polityce i czy stoi na czele formacji, która w naturalny sposób objęła rządy w tej Polsce, czy jednak nie? Roman Moski stworzył formację polityczną, szczerze, obóz polityczny, który był najliczniejszą formacją polityczną Polski międzywojennej. Absolutnie obóz narodowy wygrał walkę o rząd dusz Polaków. Natomiast dlaczego nie udało się w takim razie tej władzy zdobyć i trwale utrzymać? No, odpowiedź wiąże się z tragicznym majem 1926 roku, kiedy Józef Piłsudski wraz ze swoimi akolitami w mundurach przeprowadza niestety udany pucz wojskowy i od 1926 roku do tragicznego września 1939, do tej katastrofy dziejowej, która nas spotkała, mamy 13 lat rządów dyktatorskich, wojskowej junty. Proszę Państwa, musimy to twardo powiedzieć. Józef Piłsudski, który jest chłubiony przez, powiadam, czynniki państwowe w tej chwili, był nikim więcej, tylko puczystą i dyktatorem. Nie przebierał w środkach opresyjnych, policyjnych, nie bał się angażować wojsko w rozstrzygnięcia bardzo brutalne niszczenie opozycji, słynne wybory brzeskie, stworzenie obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuszkiej itd. W tych warunkach Moski, który był demokratą i obóz, który stworzył, był obozem demokratycznym, nie był w stanie tej władzy w sposób legalny osiągnąć. A z drugiej strony Roman Moski jako właśnie demokrata, nowoczesny Europejczyk, legalista, nie zdobył się na, ani nie próbował zdobyć się na to, aby władzę uzyskać poza metodami pozaparlamentarnymi, pozaprawnymi, z użyciem przemocy. I on to tłumaczył wcześniej, bo będąc na emigracji w Paryżu, tam prowadząc politykę polską, z tym niezwykłym osiągnięciem, jakim było uznanie, czyli powrót Polski na mapę Europy, musiał się skupić na tym, co było na zewnątrz. Natomiast sprawy krajowe w jakiś sposób zaniedbał i z drugiej strony on podkreślał w listach prywatnych tą sytuację, jaka była, to wrzenie rewolucyjne naokoło Polski. Tu Rosja bolszewicka, wtedy jeszcze zrewoltowane Niemcy, i te tłumy podburzane przez orientację socjalistyczną w Polsce, także wśród mniejszości narodowych, byłyby tak wielką przeszkodą dla niego, dla jego obozu, że to by się odbywało kosztem państwa, kosztem przyszłości Polski. On wolał się pogodzić z sytuacją, że to nie będzie on, że będzie ktoś inny Polską rządził i skupił się na pracy, można powiedzieć, polityczno-wychowawczej. Ostatnie lata jego życia to jest olbrzymie piśmiennictwo polityczne, gdzie on wytworzył pewien styl myślenia. Przede wszystkim napisał wspaniałe wspomnienia z konferencji pokojowej w Wersalu, a właściwie wcześniej, z całej pracy dla Polski, aż do Wersalu, czyli Polityka Polska i odbudowanie państwa. Wzorcowy podręcznik polityczny, napisany przez piękną polszczyzną, gdzie praktycznie każde zdanie jest definicją. To jest to jego biologiczne, ścisłe wykształcenie. Tam nie ma ozdobników, nie ma rzeczy niepotrzebnych. I jednocześnie on wiedział, że umysł ludzki, myśl ludzka i także myśl polityczna podlega i musi podlegać ewolucji. I informuje swoje otoczenie, swoich współpracowników w sposób następujący. Wystrzegajcie się talmudyzmu, trzymania się tego, co kiedyś zostało napisane. Musimy ciągle tworzyć, iść ciągle naprzód. Ja sam odszedłem już daleko od wielu z pomiędzy tych rzeczy, które niegdyś napisałem. Cechą naszego obozu jest w ogóle ciągłe dążenie naprzód. W tym sensie Roman Dmowski jest politykiem postępowym. To jest bardzo niedobre słowo dzisiaj, źle określające istotę rzeczy, ale on idzie w stronę światła. On wie, że zmienia się świat, zmienia się otoczenie, więc my też się musimy zmieniać. Nie dopasowywać, ale współtworzyć ten świat, uczestniczyć w nim. Jednocześnie
tym genialnym rysem jego charakteru, jego przenikliwości, był wspaniały esej napisany w 1925 roku, zatytułowany „Gdybym był wrogiem Polski”. Potrafił spojrzeć na polskie sprawy z perspektywy naszych największych wrogów. Zrozumiał, co przeciwko nam się knuje, kto knuje, jakimi metodami działa. I chciał to pokazać swoim także współpracownikom, ale szerzej swojemu otoczeniu, tak naprawdę spojrzenie z drugiej strony na Polskę, na sprawy polskie, na politykę polską. Polityka zawsze była i zdaje się zawsze pozostanie wiedzą egzotyczną, dla szerokich mas niedostępną. Tak jest także w najwyżej rozwiniętych narodach. Uważam za rzecz bardzo pożyteczną zastanowić się od czasu do czasu, co bym zrobił, gdybym był wrogiem Polski. Gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie. Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków i nie żałowałbym żadnych ofiar na to, aby nie dopuścić do zapanowania w kraju zdrowego rozsądku, ażeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia ich państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęcie byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczenie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. To jest to, z czym mamy teraz do czynienia, to, na co się oburzamy, to, co się wokół nas dzieje. Przenikliwość tego człowieka, jego wielkość polega na tym, że on to wszystko widział już wtedy, przewidywał i tak jakby w swoim testamencie politycznym nam zostawił. Jak dzisiaj szukamy krótkich słów, jednego zdania, żeby powiedzieć, kim był dla nas Roman Dmowski, co moglibyśmy powiedzieć? Architekt polski? Sternik polityki polskiej. Architekt państwa polskiego. Ale przede wszystkim genialny wychowawca. Człowiek, który potrafił dotrzeć do wielu pokoleń Polaków, nie do swojego otoczenia, swoich rówieśników, współpracowników, ale przecież gdy on już był u schyłku swojego życia, gdy gasł, prąd umysłowy i prąd polityczny, który wytworzył, panował w Polsce. Gdyby nie było dyktatury, w naturalny sposób władzę ci ludzie by sprawowali, a nawet w naturalny sposób wypychali z polityki polskiej tak zwaną sanację, bo ona się zużyła i przez te rzesze młodzieży narodowej, która później kończyła studia, rozpoczynała działalność, zaczęła tworzyć organizacje polityczne, w naturalny sposób tamta formacja zostałaby z życia politycznego polskiego wypchnięta. Przerwała to wojna i później ten dramat propagandy wobec Romana Dmowskiego, wobec tego obozu, antysemityzm, prorosyjskość, skrajny nacjonalizm, wszystko co najgorsze. I nic z tego nie jest prawdą. Mija 82. rocznica śmierci tego wielkiego Polaka, być może najwybitniejszego Polaka XX wieku. W 39. roku, tydzień po jego śmierci, tutaj na ziemi łomżyńskiej, w dworze w Drozdowie, miał miejsce pogrzeb, o którym wspominałem, w Warszawie, na który przybyły z całej Polski, z zagranicy, nieprzebrane tłumy, setki tysięcy ludzi. Otóż chciałbym przeczytać fragment, później powiem, skąd to jest, ale ten fragment dotyczy właśnie tego pokolenia, uformowanego pokolenia narodowców w latach 30. Na kadrach kroniki z pogrzebu pana Romana widać maszerujące sprężystym krokiem szare i niewyraźne już w mroku sylwetki ludzi oddających po raz ostatni cześć swojemu mistrzowi. Ale być może było odwrotnie. To on im salutował. Tym, którzy mieli jego idei bronić przez kolejne lata wojny, okupacji sowieckiej, okupacji niemieckiej, a później przez dekady komunistycznego zniewolenia. Proszę Państwa, to jest przerażające. Roman Dmowski umarł na kilka miesięcy przed wybuchem wojny, której z całą pewnością by nie przeżył. Został by na pewno, niemal na pewno zamordowany przez Niemców, dla których był wrogiem numer jeden. Ale obóz, który stworzył, obóz narodowy, stał się w czasie pod oboma okupacjami, sowiecką, niemiecką, później komunistyczną, stał się wrogiem numer jeden dla wszystkich, celem numer jeden dla wszystkich wrogów Polski. Ci ludzie giną masowo, mówię o polskich narodowcach, na Pawiaku, w Auschwitz, gdzie nawet tworzą konspirację narodową, o czym mało kto wie, obozową konspirację, do której zresztą przystępuje Witold Pilecki, ale ona jest już wcześniej. Giną w katowniach ubeckich, marzną w stajgach Sibiru i tak dalej, i tak dalej.
Z tego wielkiego obozu zostaje garstka. Garstka, której udaje się przeżyć. Później ta garstka ginie w lasach, między innymi ziemi łomżyńskiej, w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czy organizacji wojskowej, ale właśnie wyrosłej z obozu, stworzonej przez obóz narodowy. Tych ludzi nam zabrakło. Tych setek tysięcy ludzi, my ich nie mamy. Polskich narodowców. I to jest też jeden z, w mojej ocenie, jeden z powodów, dla którego tak bezkarnie można było przez lata, a i w tej chwili, kłamać o panu Romanie Morskim, żyć jego pamięć i powielać fałsze oraz mit. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy po tym wszystkim, co tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, czy to nie na nas teraz spada obowiązek obronny jego idei? Powiem, idei, która stworzyła nowoczesny naród polski, dała nam niepodległość. I tym chyba możemy zakończyć takim apelem, żeby nie sugerować się, nie kierować tym, co inni napisali Dmowskim, tylko zacząć od niego, co on napisał i co pisali ludzie z jego otoczenia, także z przeciwników z ówczesnego czasu, tak jak było wtedy naprawdę, jak widzieli go politycy europejscy tego największego formatu. Dlaczego dziś, jeszcze dziś, idea Romana Dmowskiego ma przeciwko sobie współczesną Rosję, ma współczesne Niemcy, ma instytucje żydowskie, w tym także światowe żydostwo w całej tej propagandzie, że wszystko to najgorsze to Roman Dmowski, że nic dobrego z niego nie wyszło. Pokazywać to w prawdziwych rozmiarach i pokazywać tak, jak było, a nie tak, jak inni to widzą, a my to tylko powtarzamy. Zacznijmy go czytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.